Razem z ojcem uznaliśmy, że pierwszym przystankiem w naszym śledztwie będzie dzielnica zwierzyniec. Tak samo jednogłośnie postanowiliśmy opowiedzieć naszym gospodarzom wszystko, co wiedzieliśmy o sprawie klucza. Oferując nam gościnę, zasłużyli na grę w otwarte karty. Szczególnie, że byliśmy na ich terenie, lepiej znali ludzi i miasto, a co za tym idzie, byli bardziej przydatni w śledztwie niż my. Pokazałam im zdjęcie starego domu Witka ale go nie kojarzyli. Przyznali też, że bywają na zwierzyńcu tylko, kiedy trzeba kogoś oprowadzić po mieście. Fakt, że ja też w pałacu Łazienkowskim byłam ze dwa razy w życiu, a przechodzę obok niego przynajmniej raz w tygodniu. Zdałam sobie sprawę, że niektórzy turyści znają moje miasto lepiej ode mnie. Przejechaliśmy obok Litewskiego Sejmu, potem przez most i zaparkowaliśmy przy cerkwi znamiańskiej. Dalej poszliśmy na piechotę, rozglądając się za niebieskim domkiem ze strzelistym daszkiem od frontu. Dzielnica od lat pięćdziesiątych nie za bardzo się zmieniła. Nowi mieszkańcy mogli przemalować dom na inny kolor, ale bryła pozostała ta sama. Chyba, że Witek fantazjował, malując portret swojego rodzinnego gniazda. Ojciec przystanął i zaczął powiększać zdjęcie obrazu. Przesłałam je wszystkim, żeby nie zaglądali ciągle do mojego telefonu. Niskie, dwupiętrowe kamieniczki zaczęły ustępować miejsca różnokolorowym drewnianym Domkorn. Nie mogłam uwierzyć, że kilkaset metrów od centrum kryje się dzielnica przypominająca małe miasteczko prosto z bajki. Skąd w środku miasta takie zacisze? Na początku hodowano tu zwierzęta łowne, były sarny. Żubry, a nawet łosie, stąd nazwa dzielnicy. Józek, jakby od niechcenia, zaczął odpowiadać na moje pytanie. Już Zygmunt Stary zbudował tu drewniany pałac królewski, więc Barbara Radziwiłłówna pewnie w nim bywała. Gdzieś od XVI wieku te okolice stały się zresztą posiadłościami jej rodu. Potem Radziwiłłowie podarowali tę ziemię Jezuitom. A w XIX wieku kolejny właściciel podzielił ziemię na mniejsze działki i sprzedawał je zamożnym mieszkańcom Wilna. Ale do miasta zwierzyniec został przyłączony dopiero na początku ubiegłego wieku. Orzeł ten mój syn. Ja tylko wiem, że w międzywojniu na tej ulicy mieściła się siedziba wileńskich rozgłośni polskiego radia. Ta część dzielnicy, w której się znajdujemy, leży w zakolu rzeki. Z trzech stron otacza nas woda. Józek kontynuował, nie zwracając uwagi na pochwałę matki. Dobra, rozdzielamy się, zarządziła Irmina. Młodzi sprawdzają lewą stronę dzielnicy. Ten zakręt Stucijo, a my zostajemy po tej. Jak któryś zespół znajdzie budynek, dzwoni do drugiego. Zgadzacie się? Tak, powiedzieliśmy chórem. Zdałam sobie sprawę, że gdybym w drodze do Wilna przejrzała mapę na smartfonie za pomocą funkcji Street View, już byśmy stali pod domem Witka. Nie przyznałam się do tego pomysłu, bo zabijał całą odkrywczą frajdę. Pożegnaliśmy się przy nowoczesnym budynku, który do okolicznej zabudowy pasował jak klapki do szlaku na Gubałówkę. Zapewniam, że nie pasują. Ale tak jak w przypadku tego oszklonego klocka, są tacy, którym to nie przeszkadza. Józek i ja ruszyliśmy w lewo, rodzice poszli dalej prosto. Nie miałam okazji Cię przeprosić za swoją ucieczkę. Spokojnie, rozumiem, sytuacja była dziwna. Nieznajomy chce, żebyś na niego czekała na ulicy w obcym mieście. Ale ja czekałam, tylko ojciec zadzwonił i chciał żebym natychmiast wracała, bo wy mieliście zaraz przyjść do restauracji. Widać los chciał, żebyśmy poznali się choć odrobinę wcześniej. Wierzysz w takie rzeczy? Los, przeznaczenie? Już nie mogłam się doczekać, kiedy mu powiem o moich przeczuciach. Oczywiście teraz było za wcześnie na takie zwierzenia, ale ucieszyło mnie, że jest ktoś, kto mi uwierzy. Nie, raczej nie wierzę. Tak naprawdę myślę, że to był przypadek, ale wiesz, tak się mówi. Szkoda, wyszeptałam. Ale choć, jestem ci winien lody, a za rogiem sprzedają całkiem niezłe. Szliśmy rozglądając się za naszym celem, po jednej stronie mijając niskie murowane kamienice, a po drugiej drewniane wile. Serce zabiło mi mocniej bo jeden z domów odrobinę pasował do witkowego obrazka. Niestety, kiedy podeszliśmy bliżej okazało się, że spory fragment budynku wykonano z jasnych cegieł. Kilkanaście metrów dalej drewniana architektura zaczęła przeważać. Zwierzyniec przypomina trochę nasze osiedle przyjaźń. To takie drewniane miasteczko na warszawskich Chielonkach, założone specjalnie dla radzieckich robotników budujących pałac kultury. Mieli tam własną szkołę, jedłodajnie, pralnie, łaźnie, a nawet kino. To wszystko stoi między drzewami. Fajne miejsce na spacery. Różnica jest taka, że nasze domki zajmują ze dwie przecznice miasta, a tutaj wyrosła cała drewniana dzielnica. Jest trochę cegły, ale nadal połowa dzielnicy to zabytkowe drewniane domki. A w tej części od ponad wieku mamy właściwie niezmieniony układ ulic. Jakie smaki? Nawet nie zauważyłam, kiedy doszliśmy do zaparkowanej przy skrzyżowaniu budki z lodami. Polecam czekoladowe i słony karmel. Skoro polecasz, to biorę. Super. Ja to samo. Poprzednich nie zdążyłem zjeść. Uśmiechnął się, patrząc na już prawie niewidoczną plamę na spodniach. Zamówił i pyzata dziewczyna zaczęła nabierać gałki z metalowych pojemników. Właściwie, to teraz ja powinnam zapłacić. Co ty? Nie spłaciłem długu za uratowanie deski. Po tym deserze będziemy kwita. Okej. Okay. To ja stawiam przy następnej okazji. Smakują? Pyszne. Naprawdę bardzo mi smakowały. Wiem co dobre. Tak naprawdę, to. Mam słabość do słodyczy. Może dlatego wiem, gdzie są najlepsze lodziarnie i cukiernie w mieście. Jak będziemy następnym razem w Wilnie, przywiozę ci coś z naszego wejdla. Zadzwonił telefon. Poprosiła Miłska, żeby podtrzymał mojego roda. Tylko tym razem ostrożnie. Nareszcie się uśmiechnął. Odebrałam. To był ojciec. Znaleźli kamienicę. Nie potrzebowaliśmy nawigacji, żeby znaleźć dawny dom witka, bo Juzek znał ulicę. Rodzice czekali na chodniku obok wskazanego miejsca. Z daleka widzieliśmy, że jest im bardzo wesoło. Wyglądali jak dziewuchy z mojej szkoły wychodzące podczas długiej przerwy na boisko, żeby spokojnie poplotkować. Łaziły tak w kółko, i kiedy pojawiał się temat nowego chłopaka, wszystkie naraz zaczynały chichotać. Tak samo ojciec z Irminą coś tam do siebie szeptali i zaraz robili przerwę na zbiorowy śmiech. Co wam tak wesoło? Józek wszedł mi w słowo. Chciałam zapytać o to samo. A nie musicie wiedzieć. Irmina wciąż starała się powstrzymać chichotanie. No, powiedzcie, też się chcemy pośmiać, naciskałam. Na pewno chcecie wiedzieć? Tak, na pewno. Porównywaliśmy z Irminą rodzicielskie doświadczenia. Opowiedziałem jej jak zaczęłaś się do mnie zwracać w niezwykle dojrzały sposób. Pokazałem poważną minę, którą zrobiłaś, kiedy pierwszy raz powiedziałaś ojcze. A ja miałam taką samą sytuację z Józkiem. Musiała zrobić przerwę i opanować powracający śmiech. Też postanowił mówić do mnie matko i ogłosił to z miną podobną do twojej. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Józek pewnie też. Potwierdził skinieniem głową. Kiedyś moja wnuczka strzeli ci taką samą minkę, wtedy razem się pośmiejemy. Wątpię. Udałam, że strzelam w ocha. A teraz pokażcie nam, gdzie jest ten dom. Podeszliśmy kawałek dalej i zobaczyłam go. Za kępą drzew, trochę głębiej niż sąsiednie budynki, stał dom, w którym wychował się Witek. Pewnie tutaj przybiegł prosto z katedry, żeby w swoim małym pokoiku na poddaszu na spokojnie obejrzeć tajemniczy klucz. Domek zachował te same kształty, co budynek na obrazku. Tylko odcień niebieskiego się zmienił. Właściciele go przemalowali, ale musieli to zrobić z kilkanaście lat temu, bo nowa farba już odrobinę odłaziła. Wstawiono natomiast nowe okna, a otaczający dom ogród był pięknie utrzymany. Podeszliśmy do drzwi wejściowych. Ojciec zapukał. Nikt nie odpowiedział, więc Irmina nacisnęła przycisk dzwonka rozległa się zabawnie spowolniona melodyjka, widać ktoś nie wymienił baterii i dzwonek słabł. Asiateinu rozległo się w głębi domu, po czym zatrześnięto jakieś wewnętrzne drzwi. Ojciec, słysząc język litewski, odsunął się do tyłu na czele naszej delegacji, zostawiając swoją przyjaciółkę. Drzwi otworzyła niska staruszka. Najpierw trochę się przestraszyła, aż tak dużej grupy na swoim progu i odruchowo zrobiła pół kroku do tyłu. Wtedy Irmina odezwała się bardzo spokojnym głosem. Wskazała na nas. Potem gestem objęła cały dom. Mówiła oczywiście politewsku. Zrozumiałam tylko, że chodzi o informacje i coś o Witoldzie. Reszty ni w ząb nie pojmowałam. Jeśli miałam wcześniej jakiekolwiek wątpliwości odnośnie powiększania naszej grupy śledczej, to w tym momencie całkowicie się ulotniły. Babcia, zanim zaczęła mówić, udzieliła nam negatywnej odpowiedzi w międzynarodowym języku gestów. Pokręciła głową, a potem popłynął słowotok. Mówiła z szybkością karabinu maszynowego. Przypuszczam, że nawet gdybym znała litewski, nie zrozumiałabym połowy jej słów. W tym samym czasie machała rękami, jakby opędzała się od much, pokazując poddasze, wskazując kierunek, z którego przyszliśmy i łapiąc się za głowę. Wypowiedź zakończyła ponownym kręceniem głową. Irmina i Józek podziękowali po a my sojcem dorzuciliśmy swoje po polsku. Kobieta była zaskoczona, słysząc naszą mowę. Esate lękaj? My, Polacy. Powiedział ojciec, zgadując jej pytanie. Kobiecina uśmiechnęła się nieśmiało, jak dziewczyna podrywana przez ułana i zamknęła za sobą drzwi. Ruszyliśmy ulicą we wskazanym przez babinę kierunku, a Irmina streściła przeprowadzoną przed chwilą rozmowę. Gdybym zawodowo nie słuchała ludzi, to zrozumiałabym z tego tyle co wy. Wypluwała słowa szybciej niż głodny raper, któremu się spieszy na obiad. Ale dowiedziałam się, że ani ona, ani jej rodzina nie znali Polaków mieszkających tu w latach pięćdziesiątych, bo wprowadzili się po upadku ZSRR. W domu było niewiele rzeczy po dawnych lokatorach. Jednak kilkanaście lat temu okazało się, że jednak Polacy coś zostawili. Kobiecina naszykowała dodatkowy pokój dla wnuczki, która miała przyjechać na studia do Wilna. Opowiedziała mi całą historię tej swojej pociechy, wiem co skończyła, jakie ma alergie i poznałam numer buta jej męża. Babina zdecydowała się zrobić remont na strychu i przeznaczyć jego część na pokój. Okazało się, że za jedną ze ścian ukryta jest dodatkowa przestrzeń, a w niej jakieś bibeloty. Porcelana, sztućce, mosiężne figurki. Mówi, że większość wyrzuciła, ale myślę, że sprzedała. Była tam też waliza z różnymi dokumentami, dyplomy, świadectwa, większość po polsku. Napaliła nimi w piecu. Na samą myśl o tym złapałam się za głowę. A wyobraź sobie, że nie. Zaniosła do pana Romana. Gdzie? Właśnie tam idziemy. Pan Roman mieszka na zwierzyńcu i jest takim. Jakby to powiedzieć. Historykiem amatorem, trochę zbieraczem. Kompletuje wszystkie informacje dotyczące dzielnicy, zarówno wycinki artykułów, jak i dokumenty dotyczące mieszkańców. Żyje sam w jednym z największych domów, więc miejsca ma sporo. A najważniejsze: Jest Polakiem, więc nareszcie się do czegoś przydacie. Znasz go, ojciec, udawał, że nie słyszy zaczepki. Kiedyś robiłam z nim wywiad. Wieki temu, więc raczej mnie nie pozna. To trochę dziwak, ale sympatyczny. Tylko pamiętajcie nic u niego nie jedzcie. Zbiera nie tylko dokumenty, ale też stare herbatniki i potrafi nimi poczęstować gości. To szczególnie do ciebie, Józek, łasuchu. Dom pana Romana rzeczywiście okazał się być okazalszy od małych willi mijanych po drodze. To był raczej mały dworek niż budynek jednorodzinny. Żółta farba odchodziła z elewacji, tak jakby dom liniał na wiosnę, tyle, że mieliśmy już lato. Już stąd czuć jaki w środku jest kurz i roztocza, skrzywił się ojciec. Ale przynajmniej zachowuje pozory porządku i wiesza zasłonki, zauważyła Irmina. Wszystkie okna były otwarte, a w nich powiewały koronkowe tkaniny. Wyglądało to tak, jakby dom witał nas wesołym mruganiem. Tym razem pukanie wystarczyło. Otworzył nam łysiejący grubasek o niezwykle żywym spojrzeniu. Przypuszczam, że był mniej więcej w wieku dziadka, nie pytając kto i po co. Odsunął się przytrzymując drzwi i wpuszczając nas do środka. Proszę szybko wchodzić, bo przeciąg. Mam dzisiaj wietrzenie zbiorów. Znaleźliśmy się w przedpokoju, który był długim korytarzem prowadzącym chyba przez cały budynek. Na ścianach wisiały obrazki i fotografie różnych autorów, stworzone w najróżniejszych technikach. Wszystkie, które widziałam ze swojego miejsca, przedstawiały zabudowę zwierzyńca. Zapraszam do kuchni, tam spokojnie porozmawiamy. Zaczął prowadzić nas w głąb domu, podłoga trzaskała przy każdym naszym kroku. A na niej, po obu stronach, przy drzwiach prowadzących do kolejnych pokoi, poustawiano stosiki związanych sznurkiem gazet. Na szczęście pan Roman środkiem korytarza wyznaczył ścieżkę, którą szliśmy gęsiego. Gospodarz zatrzymał się gdzieś w połowie przedpokoju i puścił nas przodem do kuchni. Wskazał rozstawione wokół stołu krzesła na czystym. Wykroch malonym i pociętym przez mole obrusie stała trzypoziomowa etażerka. Wyłożył na niej chyba z pięć rodzajów kruchych ciasteczek. Proszę siadać, wstawiłem już wodę na herbatę i może. Zawahał się stając w drzwiach do kuchni. A tak. Od razu przyniosę tę walizę po talmontach. Ale skąd pan wie? Irmina wyraziła nasze wspólne zdziwienie. Moja droga, jesteśmy na zwierzyńcu. Tutaj poczta Pantoflowa działa szybciej niż te wasze internety. Zniknął w głębi korytarza, ale wciąż do nas mówił. Zresztą Petrałska Sowa zadzwoniła do mnie zaraz po tym, jak powiedziała Wam do widzenia. Musiała mi opowiedzieć o podejrzanej grupie szukającej starych Polaków. Pewnie wysłała Was do mnie, żebyście to mnie, a nie ją pożarli. Nie zdziwiłbym się. Gdyby siedziała teraz w kuckach pod oknem i nasłuchiwała. Chociaż ni wząb nie rozumie po polsku. Mężczyzna musiał być w jednym z sąsiednich pomieszczeń, bo wciąż było go słychać. Ale dobrze, że do mnie przyszliście. Ona opowie wam wszystko, co zaszło w dzielnicy po 1991, ale jeśli szukacie czegoś starszego, to musieliście trafić tutaj. Wkroczył do kuchni, dźwigając starą. Masywną i obitą w skórę walizkę. W tym samym momencie zaczął gwizdać czajnik, a za oknem dało się słyszeć ciche, przestraszone jęknięcie. Natrafiliśmy na ciekawy fragment korespondencji pana Witolda z pewnym Szwajcarem i szukamy innych listów, które do siebie wysyłali. Pomyślałam, że tyle możemy gospodarzowi zdradzić. Listów od Rittmanna? A skąd pan?